Jesteśmy w Dębicy. Dziś maturzyści zmierzą się z matematyką. Sprawdzimy, czy szkoła uczy logiki, czy myślenia schematycznego. A więc zaczynamy. Siemano, jak poszła matura? Dobrze, bardzo dobrze. Boję się, że za dobrze. Bardzo dobrze. Była w miarę prosta matura. Okay. Łatwe było. Nawet. A dla ciebie? Bardzo łatwe. Elegancko. Strasznie. Ile liter ma słowo domek czytane od tyłu? 5, 4. Nie. Omyek. 4. Polak dobiega do mety 70 sekund, a Niemiec w minutę i 10 sekund. Kto wygrał? Polak. Co jest szybsze, dźwięk czy światło? To jest to samo. Światło. Kiedy miałem 4 lata, mój brat był ode mnie połowę młodszy. Teraz mam 20 lat. Ile lat ma mój brat? 10. Wie pan, że już mój mózg jest zmęczony, prawda? 10. 10. Na pewno nie połowę młodszy. Mhm. On miał wtedy... Ile? 2 lata? Pan ma teraz ile? 20. To ma 10? 2 plus 2 razy 2? 8. No dzięcioł. 2 razy 2 najpierw. To jest 4, jest 6. Jeżeli 5 maszyn robi 5 urządzeń w 5 minut, to w ile minut 100 maszyn zrobi 100 urządzeń? Jeżeli 5 minut robi 5 maszyn... Robi w 5 minut... Ojejku. 100 minut. 100 minut? Na łące pod drzewem siedzi sobie 53 sarenki. 10 myśliwych strzela do nich w tym samym czasie. I zabijają 7 z nich. Ile sarenek zostało pod drzewem? Żadna, bo wszystkie uciekły. Też tak myślisz? Tak. 53 sarny były? To 43. 53 minus 7, 46. No to 7, nie? Zabili. No to zostało 40 te. 46. 0. Nie, szczerze mówiąc, już mam mózg zniszczony. Okay, no to dam ci jakieś takie mniej na myślenie. A wzór na pole okręgu? Pier kwadrat. A pole okręgu? Nie ma pole okręgu. 2 pier? Pier kwadrat? Nie, 2 pier. Też jest w tablicach, no nie wiem. Pierwiastek, r kwadrat pi, tak? Tak. Logikę maturzystów już znamy. Teraz sprawdźmy ich wiedzę. Wzór na pole sześcianu foremnego. Sześcian foremny. To jest sześć tych trójkątów. Sześć razy a do kwadratu, pierwiastek z 3 przez 4. Nie pamiętam. Wiesz? Pole powierzchni sześcianu foremnego. A do trzeciej. Nie wiem. A, czyli sześcian, no to jest a do trzeciej. To dalej lecimy. Lecimy dalej, okej. Okay. Co to są liczby pierwsze, wiesz? Że są ten, podzielne przez samą siebie i przez dwa chyba, czy źle pewnie, nie? Nie wiem, jak to powiedzieć. A jakiś przykład? No jeden jest liczbą pierwszą. Okej, okay. A na przykład 12 będzie? Myślę, że tak. Przez co dzieli się 0? Nie dzieli się w ogóle. Nie wiem. Przez wszystko. Przez nic. Przez nic. Zero? No nie dzieli się przez zero chyba. Przez? Zero. Okay. Nie. Nie można. Wiesz, jaki jest wzór na pole trapezu? A razy B razy H? Nie, jedna druga razy A razy H. Tak. Pole podstawy, znaczy podstawa dolna plus górna przez 2. O Boże. Nie wiem, w tablicach jest chyba. No jest chyba w tablicach. Czyli macie podane, to nie musicie znać. Podane jest, to przecież po co się to uczyć. Aha. Jeżeli cegła waży 2 kg i pół cegły, to ile ta cegła waży? 3. 2 kg. 3 kilo. Jeszcze leży, że 2 kg i pół cegły, tak. Czyli 3 kg. Tak jak mówiłem, mam zniszczony mózg po matematyce. Ile liczb rzeczywistych znajduje się w przedziale od 0 do 3? 3. Nie wiem, co są liczby rzeczywiste. Aha, dobra. I wcale mi to nie było potrzebne, żeby zdać maturę. 3? 3? No ale co się czepiacie? Nie każdy jest umysłem ścisłym. Być może są humanistami. Jak widzimy, poszło różnie. Jutro kolejny odcinek. Bądźcie czujni. W skrócie, sarenek zostało 7, okrąg nie ma pola, a cegła waży 4 kilo.
Matura poszła mi bardzo dobrze. Tyle na ten temat.